Łapiesz kubek kawy w dłoń i możesz już teraz działać. Nie potrzebujesz lepszego sprzętu, tylko głowy. No, życiówka, spoko. Dobra życiówka, dobra. Cześć. Dzisiaj odcinek dla początkujących filmowców. Na pewno takie osoby dużo z tego wyciągną. Pokażemy, jak kręcimy przygotowania, jak to wszystko wygląda, jak kadrujemy, jak nagrywamy dźwięk i inne takie rzeczy, dzięki którym będziecie robić super produkcję. Startujemy. W tym odcinku nie skupimy się na samej logistyce, bo ten odcinek znajdziecie tutaj, polecamy, żebyście sobie wskoczyli. Tam opowiadamy o tym, jak zaplanować sobie godzinę, czyli ile poświęcić na młodą parę na przygotowaniach. Natomiast dzisiaj poznacie takie mięsko, to co uwielbiacie. Pierwsza rzecz, tak bardzo streśćmy to, co chcemy powiedzieć, czyli kwestia tej logistyki. Jak warto zacząć w ogóle te przygotowania? Przyjeżdżamy, co robimy? Tak, tak. No, najważniejszą rzecz, jaką trzeba zrobić, to po prostu przyjechać i przywitać się jakby z domownikami. My zawsze przychodzimy, przywitamy się na pewno z młodym, z młodą, z rodzicami. Czasem napijemy się kawki, żeby wełzić trochę tę relację, żeby porozmawiać. Dzięki temu wiadomo, że wszyscy są bardziej chętni do nagrywania, nie uciekają, nie chowają się po kątach. Tylko już mamy taką jakąś wstępną relację stworzoną na początek. Dodam, bo aż muszę po prostu tą dygresję. Wiele osób może pomyśleć, że to jest po prostu banał. No co, chłopaki, Ameryki nie odkryliście. Zaskoczy was to, natomiast byliśmy świadkami nieraz, gdzie był z nami fotograf, który po prostu wpada i od razu okej, gdzie są obrączki, gdzie jest to i zaczyna działać. What? Tak, nikt nie wie, o co chodzi, on od razu robi te zdjęcia. Wszyscy chodzą, unikają go, bo się boją, nie wiadomo, jaki on jest, nic nie mówi. No. Taki ten listonosz chodzi do mieszkania i tak no, ma fajną wiadomość dla ciebie, chce ci coś dać, czyli on chce ci dać tą pamiątkę, ale z drugiej strony tak traktujesz go trochę jak intruza, bo jeszcze go nie lubisz, nie masz tego dystansu skróconego. Czyli to przywitanie. Okej, to jeszcze tak dajmy jeszcze smaczek, zanim wejdziemy głębiej. Co w takim razie z tym przygotowaniem, czyli miejscem? Co, pytamy, idziemy do salonu od razu? Jak to jest? Czy zazwyczaj to wygląda tak, że jak przychodzimy, pan młody czy pani młoda zawsze mają przygotowany jakiś tam swój pokój, nie? Czy mama, czy tata im często przygotowują, tu macie pięknie wysprzątane, chodźcie tutaj zobaczyć. No i zazwyczaj właśnie tak, przechodzimy po domu, sprawdzamy ten pokój, jak to wygląda. I teraz pytanie, czy on wygląda faktycznie fajnie, czy on nas będzie zadowalał, czy będziemy w stanie zrobić te nasze fajne kadry tam? Jeżeli nie, to przechodzimy po domu, szukamy innego miejsca. Jeżeli w domu nie ma nawet takiego miejsca, to szukamy go na zewnątrz. Często w lecie, jeżeli jest ciepło, to pierwsze co, to przechodzimy na zewnątrz i sprawdzamy, jak to wszystko wygląda, czy możemy nagrać coś w plenerze, pod drzewem, czy na tle jakiejś łąki. Ponieważ zewnętrzne strony moim zdaniem wyglądają ładniej, można więcej zrobić, no po prostu lepiej to wygląda. Tak, i tu jest taka bardzo konkretna myśl, którą chcemy wam zaszczepić, bo wiele osób oglądając nawet nasze produkcje pisało prywatnie, że hej chłopaki, wy powiedzmy macie jakieś ciekawsze wizualnie śluby, a my takich nie mamy, to z kolei wasze wskazówki mogą nie być praktyczne. To zradzimy wam jedną rzecz. Czasami to, co widzą osoby na zewnątrz, jeżeli chodzi o produkcję, jest zależne od tego, co wy wyciągniecie z miejsca. To znaczy, czasami my też nieraz mieliśmy okazję być w takich, umówmy się, klasycznych miejscach, które staraliśmy się nieklasycznie ogrywać. Więc to jest ta rzecz, do której chcemy was zachęcić. To, że przygotowania nawet są w zwykłym bloku, oczywiście takim klasycznym, gdzie ktoś powie mało miejsca, to może się zdarzyć, że to was zainspiruje, że czasami nawet przygotowania warto zrobić gdzieś na zewnątrz. Tak, znaczy my zazwyczaj w bloku nikt nie pomyśli, żeby wyjść z bloku, a pamiętam, że nam się zdarzało, nie? Tak. Gdzieś tam były piąte piętro, a my na dół i wychodzimy całkowicie na zewnątrz i szukamy miejsca pod jednym drzewkiem, gdzie było chyba w tym miejscu akurat jedno drzewo, tam kawałek trawy i w tym miejscu to zrobiliśmy, było fajnie było. Pozdrawiamy Wiele. Albo też pójść totalnie szablonowo, jeżeli chodzi nawet o takie miejsce, czyli nawet czasami stare budownictwo może być potężnym atutem. Pozdrawiam cię Madzia, która zgodziła się na to, żebyśmy zrobili przygotowanie na klatce schodowej, takiego z oldschoolowego bloku z czasów Gierka, gdzie ktoś by popatrzył, gdzie jakieś graffiti, obdrapane ściany, po co tam w ogóle robić. I to sprawia, że macie wizualnie ciekawsze materiały i też wy wyszalejecie się artystycznie. Kropka. Okej, i teraz co się dzieje, jeżeli jest dwóch operatorów na ślubie, a co jeżeli jest jeden? Mhm. Czyli tak, jeżeli jest dwóch, fajnie można podzielić pracę, czyli jedna osoba może nagrywać właśnie na przykład panią młodą, jakieś sceny z nią robić, a druga wykorzystać ten czas, żeby nie robić tego samego,
może pochodzić gdzieś wokół, ponagrywać reakcje ludzi, domowników i takie właśnie ciekawe sceny, żeby później fajnie połączyć przygotowania jakby młodej z takimi rzeczami, które się dzieją normalnie w domu, żeby też pokazać, wiadomo, że rodziców i takie rzeczy trzeba pokazać. Tak, ten skubaniec, jako że jest mistrzem montażu, wykorzystuje to bardzo często później w filmie. To znaczy chodzi o to, że my na samym początku drogi popełnialiśmy często ten błąd. Z perspektywy czasu naszym zdaniem to był błąd, że kręciliśmy na różnych jedną osobę. Tak, i ten sam moment, czyli przykładowo ubieranie muchy, okej, jeden miał inny kadr, drugi inny, słusznie. Natomiast bardzo wiele traciliśmy potencjału, gdzie byliśmy w domu, gdzie był pan młody w jednym pomieszczeniu, ale x domowników było dookoła, których można było wykorzystać. A w filmie na przykład o wiele ciekawsze będzie, jeżeli nagrasz rozmowę taty z mamą i co jakiś czas wrzucisz przebitkę ubierania, żeby samą osobę, która się ubiera przez 2 minuty. No. Sama ta wskazówka bardzo wiele wam zmieni w filmach. Polecam. Tak, i sam fakt tego ubierania, już przechodząc do kolejnego punktu. Moim zdaniem ubieranie nie powinno wyglądać tak, że nagrywamy sceny, żeby później w filmie zrobić 2-3 minuty ubierania ubrań. Czy te momenty, kiedy świadek udaje, że nie patrzy? Tak. Można to wykorzystać inaczej. Nagrywasz na przykład młodego gdzieś na zewnątrz, jak pali papierosa, chodzi sobie, powymyślać jakieś kreatywne sceny, które fajnie pokażemy w filmie, niż samo ciągłe zapinanie tych rzeczy, bo to już jest nudne. Ja na przykład w filmie wykorzystuję po 3-4 takie sceny. Czasami więcej, czasami nawet jedną, dwie. Zależy, co mam nagrane na zewnątrz i właśnie chodzi, jeżeli chodzi o to otoczenie. Tak, więc kwestia tego, że ktoś też może spytać, okej, ale chłopaki, tak nie wyglądają filmy ślubne, bo przecież w Polsce robimy tak i tak wygląda film ślubny. Ale filmy ślubne wyglądają tak, jak zrobisz, więc rób po swojemu. Piękne, to jest super puenta, bo tak samo jak wiele filmowców nas zainspirowało do trochę zmiany myślenia, tak pewnie kiedyś nagramy odcinek, kto nas najbardziej tak zainspirował. Natomiast to od was zależy, jak ten film będzie wyglądał i to jest wasz duży atut. Czyli dwóch operatorów idzie w dwa inne miejsca, rozdziela się. Tak. Co? No i jeden to chyba oczywiste, no. Jedna osoba musi się nie rozdzieli. One Soldier Army. O, to jest super. One Soldier Army, tak jest. Druga rzecz dotycząca operatorów, nieważne czy to jest jeden, dwóch, to jest to, że z naszej perspektywy nie kręcimy całych momentów. Oznacza to tyle, że jeżeli na przykład pan młody ubiera ten garnitur, to zdradzimy to? Mhm. Dawaj, zdradzamy. Że dla nas ważniejsze jest, jak wizualnie zbudujemy kadr, choćby na kilka sekund z tej jednej sceny, niż pokazanie ciągłości typu podejścia pod pasek, muchę, że zawsze musi być ta ciągłość. Kiedyś tak robiliśmy, czując, że tak każdy robi, to też my to zrobimy. Natomiast kiedy zmieniliśmy ten jeden taki paradygmat, tak to naukowo powiemy, to od razu taki materiał nagle się dorobi. Więc zupełnie inaczej kwestia... Dokładnie. Można naprawdę fajnie zrobić przygotowania, aby wyjść ze schematu i zrobić super fajnie, mając to na uwadze, że nie trzeba kręcić wszystkiego. Tak, a jeżeli jesteście w dwóch operatorów i jeszcze zastanawiacie się, jak to zrobić, to niech jeden będzie tym takim klasykiem, a drugi niech totalnie eksperymentuje. Ma przywieźć na surowce świetne kadry i o to w tym chodzi. Trzecia rzecz jest taka, że czasami to się dzieje samo, natomiast czasami też my staramy się to jakoś tak subtelnie prowokować. To jest nagranie dźwięku z przygotowań. Mhm. Oczywiście nie mowa o tym, że ja nagle tutaj Mariuszowi dam mikrofon po to, żeby tylko mieć jego głos, natomiast czasami trochę tak prowokujemy rozmowę, żeby te fragmenty rozmowy wykorzystać jako głos, jako tło w przygotowaniach w montażu prawdziwym. Tak, możemy to nagrać z puszki albo użyć o takiego mikrofonu. Tylko takiego. To jest ten sam, tylko że tu jest założony ten dzwotek. Frotek. Znaczy, jeżeli chodzi o dźwięk, to on się zawsze nagrywa sam z puszki, nie? Każdy ma włączoną opcję nagrywania dźwięku, ale fajnie czasem założyć kierunkowe, jeżeli chcemy nagrać konkretną osobę. Kolejne mięsko, czyli trzy ulubione kadry. Mariusz, jakie lubisz trzy ulubione kadry na przygotowaniach? No na pewno symetryczny kadr, czyli jak mamy na ścianach na przykład powieszone dwa obrazy, gdzieś na dole jest kanapa, po środku środkuje wszystko. Drugi na pewno to jest kadr przez drzwi, czyli ja jeżeli mamy pokój, wychodzę z niego i kręcę przez drzwi z daleka. Mega fajne efekty. Teoretycznie w każdym miejscu można to zrobić i polecam. A na plenerze? Przez człowieka, na przykład za pleców, świadka. Specjalnie nagrać tak jakby, żeby ten pierwszy plan był punktem odniesienia ruchomej kamery. To też można, oczywiście. Ten kadr przez drzwi też naprawdę jest fajny i można go wszędzie użyć. Taki bardziej reportażowy się wtedy staje film. Mhm. I trzeci to jest... A, bardzo często wykorzystujemy światło z okien, takie mocniejsze światło, czyli
celowo ustawiamy osobę, jakby stała na tle okna, ale nie dlatego, żeby to światło mocno płynęło na nią, a my stajemy i mamy doświetloną ładnie postać, jak bardzo często przy fotografii się wykorzystuje. Natomiast my robimy taką kontrę, czyli tak, postaci są pokazane w ten sposób. Czyli taka scena pod światło. Scena pod światło. Trzy ulubione kadry. To myślę, że tak. Co jeśli mam sprzęt, który nie pozwala podbić ISO, jest w ogóle ciemno, jak wtedy chłopaki nagrywacie? Używamy światła czy nie? Tak, w ogóle wchodząc do miejsca, w którym nagrywamy, rozglądamy się i sprawdzamy, jakie jest światło. Zawsze chyba jak filmowiec wchodzi, czy fotograf, z czujnikiem. O kurczę, tu jest ciemno. Oczywiście, jeżeli jest ciemno, weźmy pod uwagę to już w montażu, że zrobimy ciemne przygotowania. Nie starajmy się na siłę rozjaśnić, ponieważ jakość będzie słaba, będzie wyglądać to słabo. Zróbmy ciemne sceny. Ewentualnie można zawsze zaświecić światło, ale zazwyczaj to jest słaby efekt. Zazwyczaj staramy się zaświecać jakieś lampki tam, takie na stolikach małe i tak dalej. To robi fajny efekt. I jeżeli chodzi o światło, tak jak mówię, nie rozjaśniamy za bardzo. Jeżeli jest ciemno, robimy ciemno. Tak, że sztuką czasami jest to, żeby zrobić fajny materiał, na przykład oparty o takie półcienie, że to ma swój smaczek. Nie zawsze poprawny film ślubny powinien być jasny, ładny, nasycony. Tak, jeszcze mówiąc może sprzętowo, że my nagrywamy na Lumixie GH5 i S1H. I S1H. No, mówiąc, wcześniej nagrywaliśmy na GH5 i tam ISO maksymalnie do 2000 tam można było użyć, żeby 2,5 było dużo było takie, szumów, tak, 2,5 to był taki na przesłonie 1,4 nawet, a 1,4. 1,4? Często tak się zdarzało, że były ciemne miejsca i właśnie nie rozjaśnialiśmy, bo tu nie chodzi o to. I chciałem właśnie powiedzieć, że w każdym miejscu, nieważne jak jest ciemno, można nagrać jakieś sceny. Tak. Tylko trzeba je przemyśleć i wiedzieć, jak to zrobić. I jest, można. To nie jest tak, że mamy za słaby aparat i kupmy jak najjaśniejszy, będzie najłatwiej. Wcale nie. Kocham cię za to, bo każdy po prostu jest czasami na tych grupach, po prostu bitwa sprzętowa na zasadzie, ej, mam jaśniejszy, to mam lepszy. Albo ktoś ma ciemny i ma wrażenie, o Jezus, to ja muszę kupić, bo świat jest skończony. A czasami masz ciemniejszy, to wyciągnie od ciebie dużo więcej kreatywności, niż gdybyś miał jasny i bez problemu sobie ustawił wysokie ISO, to masz ciemny, musisz pokombinować, wymyślisz fajne kadry. Więc dla ciebie puenta, łapiesz kubek kawy w dłoń i możesz już teraz działać, nie potrzebujesz lepszego sprzętu, tylko głowy. No, życiówka. Spoko. Dobra, życiówka, dobra. To teraz specjalnie takim cichym głosem zakończymy ten odcinek. Dajcie nam znać w ogóle w komentarzu, w ilu operatorów pracujecie. Jeden, dwóch, a może w trójkę. Jesteśmy ciekawi, jak to teraz wygląda u was. Dajcie znać. Cześć.